Witaj, witaj drogi człowieku! O poranku następnego dnia lutego. Ten luty jeszcze trwa, ale już niedługo, niedługo będą żurawia, niedługo będą, będzie już wiosna. I pomimo tego, że w tym roku nakręciłam filmiki na temat zimy i tego, jak ważna jest zima w naszym życiu, to jednak czekam na wiosnę. Nie wiem, jak wy, ale wiosna niesie ze sobą zmiany, a ja uwielbiam zmiany, uwielbiam, jak się dzieje coś nowego. Jak ten Boży powiew kreatywności, twórczości we mnie się wzmaga, i mam ochotę wybiec na dwór i robić nowe rzeczy, realizować nowe pomysły. Zapraszam Cię na następny odcinek Przebudzenia Piąta Rano. Kochani, dziękuję Wam za te wszystkie piękne komentarze z wczoraj. Że poświęciliście chwilę, żeby znaleźć obietnicę, żeby wkleić się w komentarzu, żeby podzielić się tym, co jest ważne dla Waszego życia, Waszego serca. I wierzę, że bardzo wiele osób, słuchając mojego filmiku, również czytali Wasze komentarze i budowali swoje serce. Więc jest to taki podwójny sukces nasz wspólny, kiedy możemy dzielić się tym, co ważne, co drogie naszemu sercu i staje się to pożytkiem też dla innych. Dzisiaj będziemy mówić również o bardzo ciekawych rzeczach. <laughs> Otworzymy sobie Księgę Jeremiasza, 33 rozdział i trzeci werset. Tak bardzo łatwo zapamiętać. Re Jeremiasz 33,3 Wołaj do mnie, a odpowiem Ci i oznajmie Ci rzeczy wielkie i ukryte, których nie znasz. Nie wiem jak Wy, ale jak ja czytam takie słowa, to normalnie mi przychodzi dreszcz. Bo Bóg... Pokazuje tutaj swoje serce, on pokazuje taką część siebie samego, o której nie mówi się zbyt często. Wydaje się, że Bóg to jest taki gość, który rządzi, lubi rządzić i daje nam odczuć tą władzę. Ale Bóg nie jest taki jak człowiek i my musimy o tym pamiętać. On jest kimś więcej niż nasze wyobrażenie króla, powiedzmy, czy jakiegoś władcy potężnego. On jest kimś, kto oczywiście jest potężny, kimś takim, że patrząc na niego z pewnością będziemy drżeli, z pewnością bojaź w naszych sercach będzie. Ale z drugiej strony jest kimś takim, kto uwielbia dzielić się wszystkim, co ma i pragnie intymności z nami, pragnie wspólnoty, pragnie relacji głębokiej. A to nie jest cecha, atrybut królów. Królowie trzymają dystans i w ten sposób rządzą innymi. Nasz Bóg nie chce trzymać dystansu. Dystans jest naturalny, ponieważ on jest inną istotą i on jest święty, on jest bezgrzeszny, on jest duchowy, tak? On jest duchem. My duchami nie jesteśmy, w każdym razie nie tylko duchami jesteśmy. Ale Bóg pragnie dzielić się kawałkiem siebie. I tutaj znajdujemy w tym wersecie właśnie taki skrawek Boga. Pragnienie Boga, żeby Bóg pragnie, żebyśmy nie byli tylko takimi sługami, odbiorcami Jego błogosławieństwa, żebyśmy tylko zgadzali się na wszystko. On tutaj chce jakiejś interakcji. Widzicie tutaj w tym wersecie to, że Bóg zachęca nas, wołaj do mnie, przyjdź do mnie, rozmawiaj ze mną, weź więcej ode mnie, bo mam więcej do dania. Bądź bardziej ambitny, można powiedzieć. Bóg jakby oczekuje od nas jakiejś inicjatywy, że my będziemy więcej oczekiwać od Niego, że my będziemy chcieli więcej, bo On ma o wiele więcej i On chce dać to o wiele więcej. Ale póki my nie będziemy odpowiednio chętni, czyli przygotowani, czyli otwarci na wzięcie, to On też nie może dać na siłę, ponieważ my tego nie zmieścimy, my tego nie pojmiemy, my to zmarnotrawimy albo po prostu. Totalnie nie rozpoznamy, że on nam coś daje. Teraz jest coś pięknego w człowieku, który szuka Boga, który pragnie Boga bardziej, który pragnie, żeby Bóg oznajmił mu większe rzeczy, żeby Bóg pokazał mu coś, czego jego oczy jeszcze nigdy nie, nie zobaczyły, o czym może nigdy nawet nie słyszał, że się wydarzyło w przyszłości. Oczekuje tego od Boga, ponieważ Boga na tyle poznał, że wie, że Bóg taki jest. I wiecie, kiedy czytamy księgę Jeremiasza. Ja już mówiłam parę razy, że nie czytam jej zbyt często, bo Jeremiasz jest taki do, dla mnie depresyjny dosyć. Zawsze jestem taka smutna, jak czytam księgę Jere Jeremiasza. Nie wiem dlaczego. Kiedy czytam Izajasza, jestem podniesiona, jestem jak na skrzydłach orła, zaczynam latać, widzę wszystko z innej perspektywy, jestem taka napełniona nadzieją na przyszłość, po prostu ubogocona, a Jeremiasz jest smutny. Ale są perełki w tej księdze, jest objawienie głębokie takiej części Boga, której nie ma w księdze Izajasza. <grym> I dlatego Bóg wybiera każdego z nas, żebyśmy mówili o nim, żebyśmy, żebyśmy o nim głosili, ponieważ każdy z nas zna Boga z takiej strony, zna taką cząstkę Boga, której nie zna nikt inny. I tylko my mamy pewne objawienie Boga, które może być poznane przez ten świat, jeżeli my się odważymy i zaczniemy o nim mówić. Tak więc tu widzimy, że. Jeremiasz widzi tą ukrytą część, ma relację z Bogiem i słyszy ten Boży Szept, to pragnienie serca Boga, kiedy Bóg mówi: Wołaj do mnie. Tak wiele mam, tak wiele mam w sobie. Chcę Ci dać więcej, chcę Ci objawić rzeczy, o których Ci się nie śniło. Wielkie rzeczy. Tu czytamy o wielkich i ukrytych rzeczach, takich skarbach. To tak zupełnie, jakby Bóg nas zapraszał do. Bycia poszukiwaczami skarbów. Nie wiem, czy jako dzieci mieliście kiedyś taką fazę, taki okres w swoim życiu, kiedy bardzo chcieliście odkryć skarby. I sami żeście je zakopywali, po to, żeby móc je potem odkrywać. Bo ja tak robiłam. <grym> ja tak robiłam, zakupywałam gdzieś tam pod blokiem w różnych miejscach różne skarby. Już nie mówię o tych sekretach, wiecie, takich ze szkiełkami, ale również inne przedmioty. Chowałam w jakichś ręcznikach i potem bawiliśmy się. W poszukiwanie skarbów, odkrywaliśmy niby przypadkiem, że to akurat to miejsce, odliczaliśmy ileś kroków, w prawo, w lewo, od śmietnika, cztery kroki, dwa do tyłu, wiecie, <grych> jakieś strzałki na ziemi i w końcu żeśmy trafiali na ten skarb. A uwielbiałam książki czytać, szatan siódmej klasy chociażby, tak kiedy tam również były te wszystkie wskazówki, jak odkryć prawdziwy skarb. To zawsze pobudzało wyobraźnię, i tutaj widzimy, że Bóg ma taką naturę. On również nas tak stworzył, żebyśmy chcieli poznawać coraz więcej, żebyśmy chcieli odkrywać nowe rzeczy. Dał nam naturę odkrywców. W tej duchowej sferze jest bardzo wiele do odkrycia. To nie jest tak, że Bóg nas ograniczył tylko, nie wiem, piętnastoma dogmatami. Wokół których my się kręcimy, jeśli chodzi o teologię, o zrozumienie Boga, i koniec. Bóg jest niekończącą się istotą, i poznawanie go będzie niekończącym się procesem. I Bóg już teraz zachęca nas do tego, żebyśmy przyjęli taką postawę poszukiwawczą. Pragnę więcej, nie dlatego, że już mi się znudziło to, co wcześniej mi Boże dałeś, to, co mi wcześniej pokazałeś, już jest nieważne. Nie. Dlatego, że żeby zrozumieć to, co wcześniej nam Bóg dał i pokazał, my potrzebujemy dalszego objawienia. To jest na takiej zasadzie, że jeżeli odkrywamy coś dalej i więcej o Bogu, to rzuca to nowe światło na to, co było stare, na to, co już wcześniej poznałam. I zaczynamy rozumieć to stare. Wow, to jest jeszcze więcej, niż się spodziewałem, niż myślałem, że to jest. Tak więc to nowe, ono nie przesłania starego. Ale jeszcze mocno je, mocniej je podbija, także my mamy większy obraz. Przez to stare i nowe razem mamy więcej. Mamy głębiej, soczyściej. Bóg zachęca nas do tego, byśmy po prostu wołali o sprawy, o których nie wiemy. Zauważcie, że my zazwyczaj, kiedy się modlimy, to prosimy o rzeczy, które są dla nas palące w danym momencie. Tak, nasze dzieci. Jakieś tam problemy sprawiają, czy no nie żyją tak, jakbyśmy chcieli, żeby żyły, nie doświadczają błogosławieństwa. Chcemy, żeby były zdrowsze, mądrzejsze, żeby dobrze im się wiodło. Nasze finanse to samo. Tu problem, tam problem, ograniczenia różnego rodzaju. Nasze zdrowie i prosimy Boga o te rzeczy. Wołamy do Niego w tych kwestiach. Ale tutaj Bóg jakby mówi, OK, ja. Ja, ja wiem, Agata, co się dzieje z Twoim życiem. Ja wiem, co się dzieje z Twoimi dziećmi i z Twoimi finansami. Ja naprawdę to widzę. I wiem, że to jest dla Ciebie ważne. Bo widzę, że to jest dla Ciebie ważne. Więc nawet jeżeli mi o tym nie powiesz, to ja będę miał oko na te sprawy. Ale zachęcam się teraz, żebyś zapomniała na chwilę o tych wszystkich trapiących w Twoją duszę sprawach i podeszła bliżej do mnie. I wołała do mnie o rzeczy, których nie znasz. Bóg nas zachęca do jakiejś przygody, o której my nawet nie mamy pojęcia, jak wspaniałą będzie. Dlaczego? Dlatego, że jest to wyraz naszej ufności, że Bóg jest dobry i że ma dobre rzeczy dla nas. Tak więc, kiedy ja wołam o chleb, Bóg nie da mi skarpiona. Jeżeli ja wołam o wielkie i ukryte skarby, ukryte rzeczy, to Bóg da mi błogosławieństwo. To będą dobre rzeczy. <noise> te wielkie rzeczy będą dobrymi rzeczami. To będą rzeczy, które być może, być może, tak mocno właśnie mnie zaspokoją, tak wiele mi dadzą, tak wiele zrozumienia też przyjdzie razem z nimi, że inaczej spojrzę na te swoje problemy, a być może one właśnie się rozwiążą przez to, że wołałam do Boga o wielkie rzeczy, przez to, że skupiłam się na Jego świecie, na Jego osobie, na relacji z Nim. Nie skupiłam się na swoich problemach, ale skupiłam się na relacji z Nim i przez to przyszły rozwiązania, które były odpowiedzią na tamte problemy. Ja póki co to obserwuję w swoim życiu. To widzę. To widzę, że to tak się dzieje właśnie. Bóg by chciał, żebyśmy się troszeczkę zdystansowali. Od tych swoich wszystkich spraw, nie traktowali, nie traktowali ich tak strasznie poważnie, że tak bardzo tego potrzebuje, tak bardzo tego potrzebuje. Rozwiązanie wszystkich rzeczy jest w Bogu i w relacji z Nim. To nie jest coś dodatkowego, to nie jest jakiś dodatek. Bóg nie jest jakimś takim dodatkiem, wiecie, taką agencją ubezpieczeniową czy, czy jakąś firmą, która ma nam coś naprawić w życiu. Także Bóg jest po to. Chodzę do kościoła po to, i tam Biblię po to, żeby moje życie było poukładane. Żeby on mógł naprawiać na bieżąco wszystkie usterki, które mam w domu. Bóg nie do tego służy. On nigdy nie obiecał, że będzie moim dozorcą, ani, ani jakimś panem, który reperuje sprawy, jakimś monterem. On nie jest kimś obok. On nie jest po to, żeby mi się dobrze żyło. On jest kimś, kto zaprasza mnie do zupełnie innego świata. W którym nie będą mi potrzebne żadne naprawy. <laughs> I, I to jest trudno pojąć, bo, bo to jest coś, czego my musimy doświadczać. Przez dyscyplinę kierować swój wzrok na niego, przez dyscyplinę przypominać sobie, że jego świat, że duchowe królestwo przerasta to wszystko, co widzą moje oczy. I, i to, co mi teraz doskwiera, co jest trudne fizycznie, przeminie, a jego królestwo będzie trwało wiecznie. Okay, jak zwykle się rozgadałam. Potem te filmiki trwają po 18 minut i niektórzy z Was już nie mogą obejrzeć pewnie do końca. <laughs> Drogi Boże, modlimy się do Ciebie, dziękując Tobie za Twoje wielkie serce, dziękując Tobie za to, że Ty dzielisz się kawałkiem swojego świata z nami. I czytając dzisiaj ten werset, Ty mnie Boże wzruszasz, że, że Ty pragniesz tak głębokiej relacji ze mną. Pragniesz się cieszyć tymi chwilami, kiedy ja będę odkrywała skarby. Jesteś jak taki rodzic, który przygotował prezenty i też nie może się doczekać, aż dzieci nie, nie zobaczą tych prezentów i będą skakały z radości. Twoja radość jest mojej radości. I, I ty czekasz, ty wyczekujesz tych chwil, kiedy będziesz mógł podzielić się swoim światem ze mną. Nie chcesz być sam, tylko chcesz, żeby tej radości było więcej, patrząc na moją twarz, patrząc na moje zaangażowanie. I ty czekasz nieustannie, żebym ja była bardziej zaangażowana, żebym szukała ciebie mocniej. Dziękuję Ci Boże, że ty objawiasz kawałek swojego charakteru, swojej natury, właśnie przez te słowa, które czytamy. To mi pokazuje, jak wielką potrzebę społeczności masz ze mną, właśnie ze mną. To mnie wyróżnia, to mnie nobilituje, to mnie podnosi, to mnie dowartościowuje, Boże. To jest wielkim komplementem dla mnie, że, że Ty mnie stworzyłeś, że Ty mnie ukochałeś, że Ty chcesz ze mną doświadczać różnych przygód. I że Ty masz tak wiele rzeczy jeszcze dodania, że To nie jest wszystko. To, 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 o czym teraz wiem, czy czytam, czy, czy nawet doświadczam, to nie jest wszystko. Ty masz znacznie więcej. Dziękuję Ci Boże, dziękuję Ci za Twoją dobroć niesamowitą, że Ty jesteś takim Bogiem, który ma same dobre rzeczy. Amen. Kochani, błogosławię Was z tą myślą. To sama tak, teraz tak czuję, że muszę trochę spędzić czasu na tym, co powiedziałam, <grym> na tym, co Duch Święty teraz we mnie robi. Jakby Duch wzywał. Odłącz się od tego, co robisz, od tego, co myślisz, że jest ważne. Bądź ze mną po prostu. Rzuć to wszystko. Skocz na konia i pojedź ze mną na najbardziej odległe zakątki mojego królestwa. <grystwa> Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem. Trzymajcie się. Pa pa.